Witam, witam. W nowym odcinku zagrajmy w Things Molu. W poprzednim odcinku dotarliśmy do regionu Kermesin. Dowiedzieliśmy się też, że rycerze The Cast mają zamiar zaatakować to miasto podczas imprezy. Trzeba kogoś ostrzec. Jesteśmy w księgarni. Macie tu magię? Nie. Aha. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Nic. Wszyscy czekają na paradę. Dobra. Dziewczyna. Dzień dobry. Aha, słyszeliśmy trochę o tej paradzie. Trzeba jej powiedzieć, komuś trzeba powiedzieć. Tak, słyszałem o paradzie, wszyscy będą szczęśliwi, będzie muzyka i impreza i w ogóle. Nikt też coś słyszał? Coś innego. Rycerze chcą tu przyjść i zabić wszystkich. Aha. No, nie ma tak tu niesubtelności. Wszyscy umrzemy. Okej, ale jakoś nam uwierzyła, ale ma też pomysł. Burmistrz tego miasta zna Straż Królewską. I jeśli przekonamy burmistrza, możliwe, że uda się chociaż paradę ocalić. Okej, my gadamy z burmistrzem, żeby go przekonać, a ona pójdzie do fontanny i będzie ostrzegać przechodniów. Jest burmistrz. O dziwo, burmistrz nam wierzy. Momentalnie zgubił temat. Okej. Burmistrz przyznaje, że ma koneksję, ale musi mieć twardy dowód, namacalny dowód, żeby zwołać rycerzy. Okej. To jest nasza misja tutaj. Musimy znaleźć dowód na to, że Kas przyjdą i te zabić. Naszym jedynym śladem póki co są łucznicy. Znaczy jeden łucznik, Jun, który miał się z jakimś mogiem spotkać. Co się wydarzyło? Nie, nikt tutaj nie przychodzi, wszyscy wiedzą, kiedy jest impreza. A słyszałem jednak plotkę. Ktoś przechodzący koło Sanktuarium Goblinów i został zaatakowany przez goblina. Rzadko się to zdarza. Sprawdźmy to. Sprawdzimy to. Łuk kosztuje 1000 dolców, więc na razie nas nie stać. Okej, co teraz zrobimy? Teraz przeczeszę dokładnie cały region Kermesin w poszukiwaniu itemków, złotych serduszek, napojów i tak dalej. Potem uzbieram 1000 złota na łuk i zobaczymy co dalej. Zacznę od dołu, ponieważ na dole jest pewien fajny item. Mega napój. Plus jeden do wszystkiego. Goblin. My name is Gork. Dzień dobry. Słuchajcie uważnie. Co on tu robi? Chcesz żywać się z ludzkością.
Dobra. A może ma jakieś dobre info? Gobiny w sanktuarium rozumieją tylko jedną rzecz. Przemoc. Aby przyzwać Moga, muszę zabić wielu strażników. Ten gościu uczy bowler. Bowler sprawia, że łuki są odrobinę mniej, jednak to jest nieopłacalne. Generalnie są dużo lepsze bronie niż łuki, nie ma co marnować kasy. Czy nasz strażnik wpuści? Nie. Nie mam łuku, nie jestem junem, nie mam wejścia. Ok, jeśli będziemy mieli łuk, to ten idiota przy straży pewnie weźmie nas za juna i nas puści. Oczywiście trzeba mieć łuk, co kosztuje 1000 golda. 1000 dolarów złota. Mało ucierpliwie całą mapę przeczeszę, pasek po pasku. Już 600 zł jest. Spróbuję poziom nabić, bo się na pewno przyda. O, tutaj jest Slayer, to nie taki udawany jak Bishop Nelson, tylko prawdziwy, najprawdziwszy Slayer. Cholernie niebezpieczny, cholernie twardy. Mnie w tej chwili może na dwa ataki odpowiednio bardzo dobry rusznąć. Przy tym HP jakie mam w tej chwili. Slayer jest praktycznie niewrażliwy na kwaśny deszcz, na szczęście Fireball nie traci tak dużo obrażeń, więc możemy tej broni używać. Na szczęście się zaciął, co się nie zawsze zdarza, nawet rzadko się zdarza, więc wykorzystam to i go zasypię fireballami, dopóki nie padnie. Jeszcze ekspa i całkiem solidne 171 zł. Chatki w mieście. Jest tam parę śmiesznych napotkań, nie będę jednak na to czasu trochę zużywał. Chyba. Jestem tańczący z kaczkami i zahukany tatuś. Zaraz się muzyka zastartuje. No. Muzyka jest dobrym elementem tej gry, szczególnie muzyka MIDI. Kolejne 200 zł. Więc mogę w zasadzie łuk kupić już.
i się wyleczyć mogę. Za potki już mnie nie stać. Trochę się rozpędziłem z potkami, ale mam po temu powód, ponieważ boss, którym się wkrótce będę musiał walczyć, wcale taki łatwy nie jest. Jest nawet po prostu trudny. Dlatego też chcę ten jeden poziom nabić. Dużej różnicy nie zrobi, ale kto wie. O, okaże się kwaśny deszczet może przydać. Trzeba wszystkie rzeki wbić w jedną kupę, co jest dużo łatwiejsze, jeśli mamy dwa punkty obrony. Dobra, chodź tutaj. Ok, 1024 zł stać mnie na łuk, to więc kupię ten łuk, a ja zanim pchnę, tak jak mówiłem, nabiję ten jeden poziom. Demonstracja tego, jak bardzo się ten łuk. Jeśli znajdę jakiegoś wroga oczywiście. Trzeba naciągnąć i 3 punkty obrażeń. No i to jest na poziomie 5 broni, 5 na pierwszym poziomie doświadczenia. Naciąganie trwa wieki, strzały są ślamazarne. To nie jest do mani. Majestyczna muzyka dobiega niestety końca. Ładna plaża. Jeszcze 500 ekspa potrzebuję. Może się wyleczę wpierw. Czy są jakieś nowe wyjście? Milder się ożenił. Ożenił się z jakąś Lyną. Dink wie, kto to jest. My nie za bardzo.
jakoś się przeciwnicy nie chcą respić. Pójdziemy może na dół. O, Slayer wrócił. Dużo kwit on ma. Jeszcze zmarnowałem ten czas. Jak wyszedłem z ekranu, to się po prostu wyleczył. Bardziej opłakało po prostu kilka razy mapę przejść, ale już go wybiłem. Jeszcze tylko 250 expa. Tłukłem i tłukłem tymi fireballami. Ale tutaj się jeszcze nie odnowili wrogowie. Pójdę do kopalni opuszczonej może. Za kawałek stąd. Przecież... Idziemy pchnąć nieco fabułę do przodu. Trochę mnie kusiło nabicie kolejnego 1500 zł na Bowlord. Jednak myślę, że lepiej będzie, jeśli po prostu zaoszczędzę kasę i kupię lepszy miecz w następnej okazji, szybciej. Save. Okej, tutaj nie ma żartów, bo gobliny są naprawdę twarde. Najpierw pokazujemy, że mamy łuk. Okej, a teraz możemy wszystko zacząć. Ja nie chcę, bo jak widać...
żadnego kopa. Oj, chyba się odrobinę wycofam. Odrobinę za dużo zdrowia straciłem. Idę, biegnę do apteki. O, nie muszę. I wylazł cały mob. Pojedynek z bossem. Tylko ciekawostkę mam powiedzieć, że ten boss jest niespodziewanie wrażliwy na bomby. Jednak użycie bomby w złym momencie może sprawić, że się styw zawali i gra się zawiesi. Na szczęście poszło, jak widać, całkiem gładko. Uruchomiliśmy go i teraz on nam powie, gdzie jest obóz The Cat. To jest dokładnie tutaj. Aha, mam turbo buty, więc animacja będzie trochę nie w synchronizacji. Okej, mamy dowód. Jednak zaatakowali nas rycerze The Cat. Tutaj się już nie wymigamy, trzeba ich zatłuc. Na szczęście oni też są wrażliwi na Friendly Fire. Gubią co prawda ataku, ale można i tak to wykorzystać. Ok, lecimy do burmistrza. Jest impreza. Okej. Dobra, tu jeśli chodzi o Kensing, jesteśmy w wiadomościach? Think Small traktuje Kensing, okej. Windemir jest... good.
Dobra. Windmere jest tutaj na wschód od Terris. Wejdziemy tam w przyszłym odcinku. A tam będzie bardzo dużo zrobienia. Do zobaczenia.